Okej. Okay. Sekunda. Musimy się teraz wszystko powłączać. I to jest fajne. Wczoraj bardzo często mi crashował, szczególnie późno w nocy. Ale pierwszy raz skraszowało mi poza lokalizacją tą pierwszą w grze. Więc no jest to dość dziwne. Przypuszczam, że Dark Souls nie bardzo lubi się z OBS-em. Tudzież z czymś. Ale nie, no sterownik od karty graficznej dzisiaj aktualizowałem, więc jest na pewno najnowszy. To jest tak, czasami wywala tylko grę, ale czasami tak mi wywali grę, że od razu zacina też komputer. Okej. O, dobra. Nie wiem, czy już jesteś, czy już mnie słychać. Tak więc teraz akurat mi zacięło cały komputer. Hej, Kiedro. Tak, stream wrócił. Wczoraj też były ścinki straszne. Znaczy ścinki, zaczynała się gra. Tylko wiecie, jak mi się zatnie się tylko. Okej, mam ognisko. Mam jakieś dziwne coś. Laseczka. Dzień dobry. Ej, ty brzydka. A nie, no. A nie, ona się przytula do czegoś. Przed tą skrzynia, więc spróbuj dwuręcznie. Okej. Co to za gumowe penisy? No właśnie, to jest cała tajemnica w tym tkwi. Matka odrodzony. Nie wiem jakie przymierze. Palce Rosarii, okej. Aha, blady język, okej. Przydziel ponownie cechy. A, okej, czyli tu się resetuje statystyki. Zmień wygląd, przydziel ponownie cechy, ofiary biały język. Okej. Czyli to jest kowenant po prostu jakiś. Taki chyba pod PvE? Pod co? Sturm? Pod PvE? Okej. Czyli co nie zmienia faktu, że nadal nic kompletnie nie postąpiłem w mojej grze. Okej, dzięki za troll spoiler. Znaczy nie, no to akurat powiem tak, nie zaspoilowałeś mi, po prostu dzięki tobie zwróciłeś uwagę na miejsce, które bym ominął. Więc w tym playthrough pewnie bym do tego miejsca nie przyszedł. Aczkolwiek dostajesz języki za zabijanie właśnie czego? Pod PvP, okej, dobra, nie. To nie jest mój NPC w takim razie. W każdym razie, znaczy tego pewnie bym ominął i dopiero na następnym raz, jakbym czytał o kowenantach, jak się dostać do kowenantu, to bym dopiero wiedział, że gdzieś tutaj ominąłem coś. Okej, a teraz proszę mi powiedzieć, gdzie jest jakaś wąska. A, Judek z Gundyr, to był tamten. Jakaś wąska ścieżka do mroźnej krainy. Bo
bo tak mi mówili tam w katedrze głębin. Nie, gdzie ja idę? Nie, tu chcę iść. Tak, tak, tak. Resetować staty, okej. Okay. Znaczy ja nigdy na pierwszym playthrough nie resetuję, no. Ja idę na Strange, więc raczej sobie sam buildu nie popsuję, a... Ale dobrze, że można, że jest taka opcja. Czyli tak jak mówię, na... Póki co, według mnie, wyciągnęli dobre rzeczy z Dark Soulsa 1, dobre rzeczy z Dark Soulsa 2 i je połączyli. Co mi się podoba. Na razie nie znalazłem nic, no może oprócz tej łatwości bossów. Nic takiego, co by mnie, powiedzmy, zrażało do tej gry. A jak z buforowaniem? Trochę lepiej? Ja nie mam żadnej utraty klatki, więc ode mnie wszystko wychodzi w porządku. Okej. Okay. Hey, 11 tysięcy już potrzebuję. Okej. Okay. Czy mam jakieś dusze? Tak, mam już troszkę języków. Chyba 2 czy 3. Okej, okay, a teraz, please, wskażcie mi kierunek. Czy ja mam stąd iść gdzieś szukać? Sturm, gadaj. Stąd mam gdzieś iść szukać, czy z innej lokalizacji? Czy mam jakieś? Nie mam. Tam gościu mówił o jakiejś ścieżce, małej ścieżce, bla bla bla, coś tam. I to mówił ten ziomek. Janek Pomocny. No, z tą ceremonią wilka, to ciekawe, podoba mi się. Nie, skraszowało. O, już myślałem, że się skraszowało. Tu mi się właśnie najczęściej, przed chwilą mi się pierwszy raz skraszowało poza tą lokacją. Klucz do komnaty z windą, okej. I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't if you fancy a proper red eye or one uncracked, untainted. He has been a prisoner for many ages. I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever. Okej. Klucz do pomieszczenia z windą zjeżdżającą do najgłębszego roku w Lotrik. Ma to być przetrzymy. Okej. Okay. Najgłębszy loch w Lotrik. Po. To kto mi delikatnie zaspoileruje? W którym kierunku mam iść szukać ścieżki jakiejś? Ah,
O, ten gdzieś poszedł. Nie mam pojęcia, co mówiłeś. Okej. Strasznie mi nawala. Ale co, dalej stream ci nawala? No widzisz. Ja mam wszystkie klatki, więc luz. Jakbyś, Szturm, jakbyś mógł mi lekko zaspoilerować, lekko. W którym kierunku iść szukać dalszej części gry? Bo, kurde no, szukałem, chodziłem, łaziłem. Stamtąd przyszedłem. Chyba, że... Tam jest jakaś ścieżka. Tak, stream, okej. No u mnie ja mam, nie mam straty klatek, więc wszystko chodzi dobrze na streamie. Mogę zmniejszyć jakość. Ale i tak mam już niską. 2500 to jest bardzo nisko. To będzie dużo, duża strata będzie na jakości gry. No ostatnio zabiłem... tych biskupów, papieża, czy tam arcykapłana, czy coś takiego. Nie. Ogniska na bagnach? Nie. Tak więc zabiłem papieża, czy kogoś tam i są... I pojawił się ten gościu na tronie. No i teraz oni coś mi mówili, że mam iść jakąś tam ścieżką, bo tego tam głównego króla nie było. Tego, co zjadał ludzi, że go nie było. I on gdzieś tam uciekł i dostałem taką lalkę. Tu, to. Srebrna lalka przedstawiająca młodego Giermka. I tutaj pisze, że mam iść gdzieś... Miasto Irythyll. Oj, czy coś takiego. Nie, żadnej wiedźmy nie zabijałem. Zabiłem prawdopodobnie Logana. Tak, maga, tak. Takiego jak Logan. Co przed nim był NPC, co dawał spele. Co z przykupu można kupować spele od niego. Tak jak uczeń, tak to wyglądało mi jak uczeń Logana z pierwszej części. A Logan to tak jakby ten boss to był. Tak mi się wydaje, że według lore będzie. O, kryształowy mędrzec. Tak więc tak, tamtego maga zabiłem. Okej, zmniejszę. Proszę bardzo. Zmniejszony do 2000. Ale obawiam się, że będzie dość duża strata jakości streamu samego w sobie przez to. Tak więc wydaje mi się, że
ta wiedźma, o której mówisz, tam wcześniej był NPC-t, to powtórzę się. Wcześniej był NPC-t, który mi wyglądał na uczcia Logana z pierwszej części, który sprzedawał, prawdopodobnie, bo mi nie chciał sprzedać, prawdopodobnie miał za mało inteligencji, spele. I tuż po nim był ten właśnie kryształowy mędrca, co przypuszczam był Logan, ale no, na razie nie mam dowodów na to. Oh.